Nareszcie. Gruntówka i Feder. Długo wyczekiwany przeze mnie, przez niektórych widzów, także cieszę się bardzo, że udało mi się czmychnąć nad wodę i troszkę posiedzieć i popatrzeć na drgającą szczytówkę. Dziś będzie fajny odcinek, trochę nowego sprzętu przyszło, takich drobiazgów, ale myślę, że przydatnych w metodach gruntowych, w metodzie Feder głównie. Zaraz przybliżę, pokażę, jaką zanętę zrobiłem, jak zrobiłem i co na włos, bo na włosie będziemy wędkować. No niestety, słuchajcie, mamy towarzystwo koparki. Jest przed 15, także myślę, że zaraz skończą, będzie cisza, no ale już nie mogę dłużej czekać, bo nie mam aż tyle czasu. Dzisiaj do 18-19 trening. Ta kopareczka będzie nam towarzyszyć przez jakiś czas. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać w miarę. Tu plażę robią jakąś na przyszły sezon. Cóż, jesteśmy na wodzie PZW. Już byłem tutaj raz albo dwa. No i na zawodach oczywiście. Znany zbiornik. To jest zanęta Feder All Round. Jana oczywiście. Bliżej przedstawiać na moim kanale nie muszę tej marki. A słuchajcie, na włos zawieszę tak. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Kukurydza, wanilia od Piotra Lorenza. To będzie na włos. I do tego podeprę Tandem Baits do metody Fluo Pop-Up Micro Chunks, to się nazywa, czyli takie fasolki, jak gdyby troszkę miętąc kukurydzę. Jabłkowy mus, bardzo fajne na włos, takie pop-upiki małe. No zobaczymy, eksperymentujemy i testujemy. Mam nadzieję, że będzie ok. Zaraz rozwiążę zanętę, bo troszkę się spieszy. A tu jeszcze, słuchajcie, pokażę bardzo fajne rzeczy. Oczywiście wiadomym jest, że ja polecam głównie markę holenderską JVS Tackle. Słuchajcie, tutaj jest tam osprzęt taki fajny, rod holdery do Federa. Wszystko fajne, bo jest w kompaktowym koszu, takim leciusieńkim kombajnie. Można naprawdę fantastyczne rzeczy podłączać. Tutaj jest pojemnik na zanętę właśnie do Federa. Wszystko pod ręką można mieć, tam zanęta do koszyka, szybko raz, dwa, trzy, przynęty można trzymać, zamykać jak deszcz pada. No i to tyle, słuchajcie, na razie robię zanętę, być może kilka kuleczek strzelę procą, bardziej domoczonych, dodam peletu takiego fajnego, ciężkiego i jakiś tam może robaczków do zanęty tej, które będę strzelał z procą, z procy, a resztę koszykiem, kilka wyrzutów przed wędkowaniem. Odznaczę sobie na klipsie odległość, potem flamastrem na żyłce, będę, żeby precyzyjnie na tej samej odległości wędkować. Tam, słuchajcie, sobie obiorę punkcik, już mam taką polankę, żeby zachować kąt na wędce. Feder, szczytóweczka blisko powierzchni wody. Dzisiaj wiatru nie ma. Piękna pogoda. Jutro mam lać, także dzisiaj był jedyny w zasadzie czas, kiedy mogłem coś nagrać. Więc wędkujemy, nagrywamy. Mam nadzieję, że jakieś rybki będą. Narazka. Skorzystam z okazji, że zanęta się krystalizuje. Dowilżę ewentualnie i przetrę przez sito. A tutaj pokazuję zestaw. Korzystam z okazji. Mam nadzieję, że ostre jest. Haczyk, słuchajcie, 8, węzeł bez węzła, znacie to na pewno. Do tego włos około 2-3 cm, taki dłuższy. Tu będą dwie kukurydze waniliowe podparte pop-upem, prawdopodobnie tym micro. Zobaczymy jeszcze. Przypon długi, 80 cm prawie. 0,20 fluorocarbon. No i słuchajcie, ta nowość, ciekawostka. Oczywiście patent znany, natomiast
Jan przedstawił to w sposób, moim zdaniem, rewelacyjny, nie plącze się nic. To jest nic innego jak bom pętlowy, tak? Tu, słuchajcie, jest pętla, na której swobodnie porusza się koszyk. W tym przypadku 10-20 gram. Koszyk. Dwie pętle. Tu jest bom. To jest fenomenalne rozwiązanie. To się nazywa Power Gum. Jan van Schendel zrobił patent, tak zwany shackling to się nazywa. To jest specjalnej jakości guma. Ona się rozciąga, nie za dużo. To nie jest amortyzator, to jest taki milimetrowej grubości taka Power Gum. Amortyzuje zrywy, czy karpi, czy dużych ryb. Ale nie na tyle, żeby nie czuć brania. Jest fantastycznie, to pracuje wszystko. Słuchajcie, będę dzisiaj na to właśnie wędkował. Mam nadzieję, że to widzicie. Shackling Power Gum to się nazywa, patent rewelacyjny, dwie pętle na końcach, z jednej strony dłuższy, żeby był bom do nieplątania się przypony, antysplątaniowy. Żyłka główna, pętla w pętle, żadnych rętlików, prostota i żyłka główna 0,22 czy 0,25, trabułko tonąca do federa, mało rozciągliwa. Wędka 12-stopówka MH Action do, słuchajcie, medium, czyli do jakieś 80 gram wyrzutu. Także dość lekki feder, już go widzieliście parę lat temu. Polecam ten film też o federze, tam sporo też informacji. No i takim zestawem będziemy łowić. Ciąg dalszy nastąpi. Pokażę Wam tylko jeszcze ten shackling. To jest właśnie tak to wygląda. Dwie sztuki w opakowaniu, chyba, nie wiem, ile to kosztuje. Musicie sprawdzić Raven Fishing Polska i tyle. I tak to wygląda. Zestaw. Co jakiś czas trzeba przerzucać. Kwadrans. Kukurydza i pop-up na włosie. Niezmiennie. Interesują mnie większe rybki, ale na razie nic się nie dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Wszystko na włosie gra. Tra-la-la. Kama się uwolni, zanęta z koszyka, później 2-3 obroty korbką w obrotka, aby dosunąć, przesunąć przynętę, wsunąć przynętę w zanętę, w okolicę zanęty, która uwolniła się z koszyka. Okej, wszystko ustawione. Czekamy dalej. Na tym polega wędkarstwo gruntowe. Chyba że rybki szaleją, to nie ma czasu czekać. Wędkujemy dalej.
Słuchajcie, czekamy na branie cały czas. Nic, jedno puknięcie było. Kolejne. Woda, słuchajcie. No i widzicie. Cisza. Dość martwo. No zobaczymy. Staram się precyzyjnie wędkować. Podawać to samo miejsce. Zanętę kukurydzę. W zanęcie troszkę pinki. Na włos. Micro pop-up. Ten co widzieliście i ziarenko kukurydzy. Troszkę zmniejszyłem hak u sameczka. Troszkę wycieniłem przypon. No zobaczymy. No na razie nawet drobnej rybki nie ma. Na razie kiepsko to wygląda, ale siedzimy, póki pogoda jest fajna. Tyle. Do zobaczenia. Niebawem. Tak myślę. Walczymy dalej, zobaczymy czy rybka się zamelduje w końcu podbieraku, jakaś fajna. Pierwszy raz w tym miejscu jestem, choć to jest woda domowa. Pięknie. Dopiero wrzuciłem zestaw, także bardzo delikatnie zacząłem. 14 haczyk, kukurydza i 3 grube białe robaki na haczyk. Bez włosa na razie. Może w końcu się ruszy. Bardzo ciężko, słuchajcie, z czasem. Wiecie, okres wakacyjny też, no i z pogodą, tak, strasznie niestabilne lato, lipiec, teraz już przełom sierpnia, słuchajcie, no trzeba po prostu szukać tej pogody i jeśli się ma czas, to można to wszystko jakoś razem do kupy połączyć i wybrać je nad wodę, że powalczę jeszcze, żeby film był dopełniony rybkami jakimiś, zobaczymy, czy się uda, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Melduje się po raz kolejny z nad wody. Nara. No i jest rybka. Zameldowała się piękna płotka. 20 cm. Punktowa. Liczę na coś więcej. Coś się ruszyło. Było jedno pociągnięcie. Wcześniej branie niewcięte. Teraz już jest płoć. Widzicie jaka ładna. Rybka jest. Nie zdążyłem włączyć kamery na branie, ale fajne było. Tak się bawiła szczytówką. I słuchajcie. Wypuszczamy. Rybkę do wody. Płoć jest zaliczona. No, zmykaj. Pierwsze koty za płoty. Lecimy dalej. Jak widzieliście na zbliżeniu, pierwsza płotka za płotek. Może to zwiastun czegoś więcej. Że się rybki jakieś rozkręcą. Już nie liczę na dużego karpia, lina czy leszcza, chociaż na to właśnie liczyłem. Ale musiałem się wycienić, tak jak wspomniałem, albo nie wspominałem. Przypon jest teraz 0, tam chyba 16 czy 0,14, 80 cm prawie i haczyk 14. Na to kukurydzka jedna i 3 białe grube robaki i coś już ta widzę tutaj jest, coś już szarpie tam pomalutku, coś się bawi, no zobaczymy, ja jeszcze nie będę zacinał, może się uda nagrać hol, może coś się rozkręci, tak liczę, słuchajcie, bo no ten cały materiał, ten film chciałem, żeby był spójny, no ale będzie to, jak widzicie, taka
troszkę taki kalejdoskopik, no, zlepek kilku wypadów, treningów nad wodą, z federem, w tym setupie fajnym, ciekawym od JVS Tackle, który omawiałem na początku. No i słuchajcie, liczę na rybki, no tamten zbiornik totalnie pusty, słuchajcie, już cudowałem po prostu. No i tutaj pierwszy raz jestem na tej stronie mojego zbiornika domowego, jak już wspomniałem też ciut wcześniej. Było ładne branie, niewcięte na początku, od 2 godzin siedzę, jest 5:30, jeszcze z 2 godzinki na pewno posiedzę, jak pogoda pozwoli. I tak jak mówię, no musiałem wybierać między czasem wolnym i pogodą, która jest tak w kratkę, słuchajcie, że 2 dni leje jak z cebra, wieje, burze jakieś, 1 dzień słoneczny w miarę i później znów kilka dni beznadziejnej pogody na Pomorzu. Także no, taka ruletka, słuchajcie. No ale mam nadzieję, że to wynagrodzą rybki. Postaram się coś tam połowić i pokazać. No płotka jest, mam nadzieję, że coś więcej będzie. Wyrzuciłem 5-6 koszyków w jedno miejsce. Tam, słuchajcie, jest na te takie łyse drzewa. Nie wiem, czy w sportówce to widać. Na, nie wiem, na 30 może metrze wędkuję, 35 metrów może. Zaklipsowane mam. Podciągnąłem zestaw w pole nęcenia z koszyka. No i już, coraz jakieś szarpnięcie widzę na szczytówce, no ale nic więcej się nie dzieje, także może jakaś płotka, jakaś drobnica i takie płocie właśnie wymiarowe, którą teraz wypuściłem, się meldują. Może coś więcej wpłynie, no zobaczymy. Flauta się robi pomału, wiaterek cichnie. Pod wieczór może coś się wydarzy. Tutaj już zestaw, suporty, słuchajcie, wszystko pod ręką, świetne. Polecam serdecznie, zestawik fajny. I na zawody, i do rekreacji. Generalnie bardzo uniwersalny zestaw. Można sobie dołączać, co się chce. No siedzę fajnie. Auta tutaj można postawić. Mam nadzieję, że coś się grubszego zamelduje. Podbieraczek będę mógł zamoczyć. Taką mam nadzieję. No zobaczymy. No i tyle, słuchajcie. Na razie czekamy na branie. Mam nadzieję, że się uda sfilmować jakiś fajny haul. Przynęta wciągnięta, były te podszarpywania, także jakaś tam drobnica obżera. Postaram się teraz coś fajnego włożyć. Tutaj mam zanętę, słuchajcie, widzicie. Kukurydza oczywiście idzie na hak. Jedno ładne ziareneczko. Na razie nie przesadzam z grubością przynęty, bo cokolwiek chcę złowić, bo tak jak mówię, na większą rybę z doświadczenia nie ma co liczyć, ale może się na to połasić jakiś leszcz. Nie wiem. Zobaczymy, no już nie chcę mówić o karpiu, czy linie, czy jakimś tam jaziu. Teraz jest przełom lipca, sierpnia, także zobaczymy. Chociaż te płocie ładne, żeby były jakieś większe. O, słuchajcie, tylko tyle. 3 białe, grube robaki. Jedna kukurydzka niewielka. Haczek 14. Widzicie tutaj, bo ten przypon. Jakieś 50-60 cm. No i ten, słuchajcie, power gum, tak? Shackling, który wcześniej bardzo dobrze się sprawdza, nie plącze się, słuchajcie, fantastycznie amortyzuje. Mam nadzieję, że na większej rybce przetestuję to też i fajnie będzie. Dobra, rzucamy, wędkujemy i czekamy, bo coś się ruszyło, mam nadzieję, że się rozkręci coś. Próbuję oczywiście wędkować jak najbardziej precyzyjnie. To samo miejsce, zaklipsowana odległość. Także zanęty tak bardzo też nie ubijam. No zobaczymy, jak to pójdzie. Podsłoneczko jest, słuchajcie, także coś tam będzie widać, mam nadzieję. Koszyk pełen, rzucamy. Target obrany, jedziemy z koksem. Klips zadziałał, chlup. Kilka obrotów pod wodę, zatapiamy żyłkę i czekamy, aż opadnie i się opróżni koszyk z zanętą. Tam jest dość płytko, z 1,5-2 metry. Właśnie dlatego tę lokację, tę miejscówkę wybrałem. Na płytkiej wodzie ryba powinna być, albo na bardzo głębokiej, ale tutaj nie ma z brzegu dostępu do takich miejsc, dlatego jakiekolwiek miejsce. I teraz ustawiamy ładnie. Zaraz przeciągniemy troszeczkę przynętę w pole nęcenia. Zamykamy pojemnik. No i mam nadzieję, że jakiś hol i branko uda się nakręcić. Albo przynajmniej właśnie hol, mówię, i coś fajnego
do podbieraka trafi w końcu, bo jeszcze suchutki jest. Ta płotka może zwiastuje cokolwiek. No, strasznie, słuchajcie, strasznie ciężko rybę, naprawdę. Już tu cudowałem. To jest mój trzeci trening tak naprawdę. Także będzie taki film przeglądowy. No zobaczymy. Teraz podciągamy troszkę zestaw, zwijamy pod wodę, napinamy odpowiednio. Jeszcze tutaj wabik oczywiście obstukuje z wody, wszystko żeby było pięknie, szczytóweczka. No i setup gotowy. Tylko żeby rybki chciały współpracować, jakieś większe mam nadzieję. Czekamy. Nabranie przepięknie jest, słuchajcie, ten zbiornik jest przepiękny, jak większość polskich jezior i wód. Tylko żeby jeszcze ryba chciała współpracować, a tutaj rybka bywa. No i słuchajcie, bardzo delikatnie biorą, po prostu masakra, słuchajcie, nic większego, ale ta już płoć przyzwoita, 25 cm. Taka piękna płotka. Słuchajcie, o, pięknie wzięła. O, nie chcę jej puścić. Piękna płoć. No nic większego na razie, ale no nie mogłem brania nagrać. Słuchajcie, jedno szarpnięcie szczytówki i no chciałem poczekać i to wszystko. Ona była już chyba po prostu zacięta samo, nie? Także tam trochę zielska jest, więc chyba zaraz po papa założę, zobaczymy jeszcze. Ale płoć ładna już taka wymiarowa, 25 cm jest. 200 punktów na pewno. Jak nie 150, 160. Wypuszczamy, nie? Piękna płoć, płyń. Oh yeah. Oh yeah. No i tak to leci, zobaczymy co dalej. Coś się tam bawi szczytówką, ale jakaś drobnica, widzę tutaj jest dużo drobnicy. O! Szarpnięcie mocniejsze było. Nie wiem, czy to zacinać, czy to nie zacinać tego. Nie wiem. Czekamy? Czekamy. Pewnie coś małego. No niestety, większej rybki na razie nie ma. Cały czas mam nadzieję, że coś większego. I zamelduje się w podbieraku. Co jakiś czas są podszarpnięcia. No to jest drająca szczytówka, ale czekam na takie już naprawdę konkretne. Coś tam się ruszyło, no. Siódmej jeszcze nie ma, także dość wcześnie, jeszcze z 2 godzinki, mam nadzieję, uda mi się tutaj powędkować. Zobaczymy. Co jakiś czas są drgania. Drgająca szczytówka, no sama nas zaskazuje. Coś tam się dzieje w okolicy koszyka z zanętą i przynęty. Ale nic konkretnego. Na haczyku jest 1 kukurydza i 3 grube białe robaki. Także dość lajtowy zestaw, także nawet tak niewielka ryba zas się to, powinienem ją dostać. Ale boję się jeszcze grubiej robić, bo mam i pop-up ten, może później zmienię jeszcze za godzinkę. Taki okrojony pop-up, ten micro pop-up, który pokazywałem już na początku filmu i do tego 2 kukurydze. Ale na razie chyba nie ma sensu. Bo no nic większego, bo tak jak mówię, no nastawiam się na grubszą rybę, ale no, chociaż chciałbym troszkę tej mniejszej też doświadczyć na wędce. No. Zobaczymy. No i kolejna płotka, 20 cm. No na razie nic nie chcę cholera większego wziąć, zobaczymy. Czekamy dalej. Mam nadzieję, że coś dzisiaj jeszcze się w podbieraku zamelduje. Taka wisienka na torcie oka. Z tą płotkę wypuszczamy, bardzo ładna, zobaczcie, o. Oj, hop. I zwiała. I znów, słuchajcie, płoć. Ale miałem coś pięknego. I się wkurwiłem. Chyba leszcz, piękny bonus, o to mi chodziło, albo lin, czy karp był, nie wiem, piękne branie, słuchajcie, zacięte, no i niestety urwał przypon z hakiem, nie?
Także bywa to. Płotka ładna, wymiarowa. No, śmigaj. O, poszła. No nic. Jeszcze próbuję. Czas na epilog. Cóż, słuchajcie, no, jestem trochę wkurzony, bo jakieś pół godziny temu miałem przepiękne branie. Włączyłem kamerę, zaciąłem. I słuchajcie, po kilkunastu sekundach krach, ryba zerwała przypon, co się okazało później, z hakiem poszła. Był jakiś ładny leszcz chyba, nie wiem, czy jaś, czy wielka płoś, naprawdę coś ładnego, bo czułem na wędce po prostu taki opór piękny. No ale cóż, słuchajcie, no chciałem zakończyć ten film wisienką na torcie, jakimś ładnym okazem w podbieraku. Podbierak czysty, suchy, także no nie wyszło tak jak chciałem, za to mamy piękny zachód słońca. Korzystam z tego światełka i chcę zakończyć ten film, podsumować. Cóż, słuchajcie, kilka 3-4 godzinnych treningów nad wodą z federem. Podczas każdej sesji zużyłem jedną paczkę zanęty, czyli około 3 litrów. Do tego dodawałem kukurydzy, płatków trochę, które miałem jeszcze w domu, trochę pinki, a na hak kukurydza 3, 4 albo 5 białych robaków. Nic większego się nie zameldowało, choć bardzo liczyłem na to. No ale cóż, słuchajcie, takie jest wędkarstwo, przełom lipca, sierpnia, także źle nie było, trochę płotek nałapałem. Widzieliście kilka ładnych płoteczek. Podsumowując, ciekawa bardzo metoda, ja na pewno jeszcze wrócę do niej, choć nieczęsto mi się zdarza wędkować na feder, trującą szczytówkę, ale bardzo to lubię. Nauka cierpliwości. No i ciekawy setup, myślę. Ciekawy set pokazałem, ten Power Gum. Amortyzuje fajnie, chociaż nie przetestowałem, a szkoda, na większej rybce. No to chciałem zrobić, ale sprawdza się, nie plącze się nic, także polecam. No i cóż, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek złożony z kilku wizyt nad wodą. Myślę, że podobał się film. Cały czas żałuję tej rybki, bo naprawdę był okaz na wędce. No ale tak to jest. No i cóż, do zobaczenia, usłyszenia na kanale ponownie. Nie wiem jeszcze kiedy i z jaką metodą, natomiast polecam feder. Relaksik, bardzo fajnie, bardzo fajny setup. Zapraszam na kanał, do śledzenia, na pewno będzie ciekawie. Różne metody, nie tylko wędkarstwo, także subskrybujcie, wpadajcie, odwiedzajcie, śledźcie mój kanał, A Urbanowicz. No i oczywiście serię Urbanowicz Fishing Series. A będzie coś nowego dla mnie i dla widzów mojego kanału, jeśli chodzi o wędkarstwo. Pozdrawiam piękną wieczorową porą w świetle zachodu słońca. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, usłyszenia. Ciao! I tu upolowana mucha widziałem. Już.
zaczął się proces szamki. Muchołówka miniatura dostała jeść nareszcie. Taka to roślina drapieżna.